Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami na pewno już tym razem ostatni odcinek z Kindergarten. Brakuje nam sześciu kart, które pozwolą nam zakończyć tę grę. Mam je sobie oczywiście spisane co, gdzie, jak, z czym, chociaż mam w sumie spisanych 5, więc nie wiem, jak się stało, że widzę, że jest 6, a mam notatki do 5. Czyli musimy dźgnąć Baxa, musimy dać Cindy notatkę zamiast wiadra, musimy pójść pudło w kiblu, aha, czyli musimy zebrać z pudła w kiblu od woźnego, jak nie patrzy, musimy też dać woźnemu hall pass zamiast bathroom passa i 3 razy musimy dać babce slop. I potem sobie zorientuję się może, jakiego jeszcze zapomniałem, że nie mam, tak? Może uda się jakoś go wtedy detektować, ale to i tak mamy co robić, więc zacznę chyba od najbardziej takiego dla mnie nieoczywistego, bo chcemy dźgnąć Baxa, więc miałem taki pomysł. Jeżeli bym chciał dźgnąć Baxa, to wydaje mi się, że powinienem zrobić quest Nuggeta. Dlaczego? Ponieważ jak graliśmy sobie, robiliśmy quest Nuggeta, to mieliśmy otruć Baxa. Więc może uda się właśnie w czasie tego na przykład dać na przykład mu... Czekajcie, może wezmę jeszcze kasę, bo muszę dać się obić jeszcze. A to myślę, że wezmę całą kasę, a co? Łatwo będzie to wtedy zregenerować, przecież będzie bardzo prosto. Biorę całą gotówkę. I teraz tak, bo mój pomysł jest taki, że jeżeli pójdziemy questem na Geta i rzeczywiście wszystko zrobię poprawnie. Yes. Proszę bardzo, ja mam $5 teraz na wszystkie zabawy, bo nie pamiętam, ile było mi trzeba kasy potrzebne będzie w ogóle ogólnie. Dlatego wziąłem jeszcze ten jakby teacher pass, jak tam się nazywał, lunch pass, żeby go sprzedać, tak? Więc od razu myślę, że go opylimy, bo będę chciał pójść jakby questem właśnie na Geta, bo on miał otruć Baxa, więc może będzie chciał wziąć ode mnie sztylet, nóż i wtedy go sam zadźgać, albo ja będę musiał go zadźgać. Może to jest ten motyw, w którym... bo dokonujemy zabójstwa na Baxie, tak? A potem byśmy się chcielibyśmy się odegrać mu. Tylko teraz tak, myślę sobie, że jeżeli robimy quest na Geta, to wcale nie musimy dawać się obić Baxowi, nie? Bo... no właśnie, nie musimy się dać obijać, ponieważ on i tak w Nuggeta rzuci, więc i tak będziemy się musieli go pozbyć. Czyli teoretycznie, przepraszam bardzo, że to zresetuję, ale w takim przypadku nie biorę. Wezmę tylko $3, wezmę $3 i lunch pass i elo. I to od razu zwróci mi się kasa. I już. I kwiatek, no bo kwiatek jest potrzebny, żeby striggerować w ogóle questa. Całego questa dla Nuggeta. O, proszę bardzo, a w ogóle to tutaj... Zobaczcie, możemy dostać pączka już teraz. Bo teraz zamiast powiedzieć jej "You are not ugly", kiedy miałem taki wybór, powiedziałem, że no problem. I ona w tym momencie podziękowała mi i w nagrodę dała mi pączka, więc pączka już mamy w tym momencie. Ciekawe, czy pączka można sprzedać. Wiem, że pączek mi się w sumie przyda chyba. Chociaż nie, pączek by mi się przydał. O, ciekawe, czy mógłbym dać pączka Cindy. Bo zobaczcie, jeszcze jak sobie jemy, jak mamy questa z Cindy, ale faktycznie, jak teraz, no tak, tylko że pączka dostajemy za to, że nie robimy questa z Cindy, czyli olewamy Cindy i jedziemy dalej pączkiem. I po prostu, bo zaprzyjaźniłem się z Lily, tak? A muszę to zrobić, żeby potem móc dobrze poprowadzić questa z Nuggetem, tak? Okej, czyli daliśmy pigułkę nauczycielce, robiąc oraz questa z Nuggeta, którego znacie. Biorę Nuggeta, cały czas jeszcze wykonuję questy dla niego. Tak, proszę bardzo, oto jest drugi Nugget. Venture Friends. A, i teraz musimy zrobić tak, teraz musimy dać list Lily. Mam nadzieję, że starczy nam jakaś akcja chociażby, no właśnie. Mam nadzieję, że starczy nam jedna... O! I don't trust your Nugget enough to ever think about opening that. Tell him I said thanks, but no thanks. Co? Przecież wykonałem questa dla Lily, czyli muszę jej może powiedzieć, że jest piękna. O nie! Co to jest za chamstwo? Czyli muszę powiedzieć, że jest piękna, nie mogę dostać pączka. I co na to? Co na to? Not yet. Łeee! Ho, widzicie, jeden wybór źle, niewłaściwy i już trzeba recytować cały quest. Tak, bo dopiero kiedy tutaj powiemy, że nie jest brzydka, ona mówi I do trust you. I tu jest ten właśnie najważniejszy element, więc to jest ważne, jakie decyzje podejmujecie. Pączek niewiele zmienił. Dobra, jest ok. Udało mi się zupdate'ować quest, mam 3 nuggety. Jesteśmy po przeczytaniu listu i na szczęście mam jeszcze jedną akcję, więc widzę, że tutaj na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Bierzemy nóż. Dobra, ok. Mamy za sobą nóż. Jestem ciekaw teraz, czy jesteśmy w stanie pozbyć się Baxa, dźgając go nożem. Zamiast robić to, co wcześniej robiliśmy. Czyli trując go, tak? No dobra, zobaczmy, czy się uda. Co powinno się stać? No tak. Okej, czyli tak, mamy zatruć go. Dobra. Chcę, żeby zabić. If you say so. No dobra, assignment complete, proszę bardzo. Kill bugs during lunch. Widzicie, jest ta opcja. I teraz pytanie brzmi, czy jestem w stanie w taki sposób go dźgnąć. Ło, jestem w stanie! Haha, dobrze! Albo jesz trującego, albo dźgnij Baxa. O, jak Cindy. Ło! I Bax gdzieś ucieka. No właśnie, Bax gdzieś ucieka. I to jest też ciekawe, czy on właśnie zaprowadzi nas do swojego secret stash w takim wypadku. Bo zastanawiałem się, co dalej się stanie, jak go dźgnę zabiję, to jak mam zamiar znaleźć jego secret stash? Nie ma opcji, tak? No właśnie, ale teraz zastanawiam się, czy nie dostanę od Cindy tego pączka. Tylko po co mi ten pączek by był? No właśnie, nie pamiętam. Okej, spoko. Dzięki. Okej, dobra, mam pączka. Nie wiem, czy pączek mi do czegoś się nie przydał tutaj. A, pączek mi się przydał do tego, żeby przekonać Baxa, czyli pączek jest mi zbędny. Wiecie co? To nie wiem, czy mi teraz akcji nie starczy, ale dobra, zobaczymy. Czy mogę iść do łazienki? Oczywiście muszę teraz zrobić akcję typu... O shit. Dam jej $2, niech ma. Dobra, masz te $2. Spadaj, kobieto. Daj mi święty spokój. Ja wychodzę na zewnątrz. No i teraz zobaczmy. O kurcze. Ło! Ło, to tutaj Bugs miał dostać się. O kurcze. No nie wygląda to dobrze. Biedny Bugs. Starał się wziąć coś spod tego... kafelka na ziemi. Co tutaj mamy? Secret stash. There is a Monster Mon card. Tak. Świetnie. I skończył się czas. I mamy to. Dobrze. Okej, super. Haha. Udało się. Jestem szczęśliwy, że ten pomysł wypalił. Czyli co? Została jeszcze Cindy, pudełko w kiblu, woźny i slop 3 razy, czyli teoretycznie... Jestem też ciekawy, co się stanie, jak pokażemy tego zatrutego... Może mogą coś sprzedać w sumie. Jak pokażemy zatrutego Nuggeta. Jestem ciekaw, co się stanie. Okej, zatruty Nugget. Czy to jest chicken Nugget? Czemu mi to pokazujesz? To jest jeden z Nuggetów Nuggeta. Jest bardzo specjalny. Co jest takiego specjalnego związanego z nim? Może nauczycielka chce spróbować i zobaczyć? Nie, dziękuję Nugget. No dobra, kto następny? Okej. Ja już myślałem, że ona spróbuje. Byłoby ciekawie, gdyby spróbowała. Zobaczcie też, że slop na Nuggecie zostaje. Fragmenty jakichś dzieci na twarzy zostały. Dobrze, mamy jedną z kart. Jestem zadowolony, super. Okej, Martian Orbman. Tak jest. I wraca nam kasa, wystarczy, że mieli $3, dobra, spoko. Więc co, teraz musimy zrobić questa. A w sumie nie ma chyba znaczenia z kim. Ogólnie musimy dostać się do kibla i przeszukać pudło. W sumie 2 razy musimy to zrobić. No i mamy, moi drodzy, Martian Orbman. He comes in peace, but those orbs make a lot of people really uncomfortable. No dobra, wykonując questa dla Cindy, przy okazji jeszcze robię questa z janitorem, żeby zdobyć chociaż tutaj z tego pudła wyjąć kartę. Bo nic innego na razie nie zrobimy tutaj, więc chociaż kartę wyjmę. Bo nie mam halpasa na razie w tym questie, no bo ciężko go zdobyć. Nie miałbym tyle akcji, żeby to zrobić jednocześnie i Cindy. Okej, tamto talent wymaga... Tak jest. Wszystkie są zajęte. Idź kurna i się tym zajmij. Co? Niewiarygodne. Co się stało? Przecież powinienem mieć możliwość przejrzenia pudeł. What the actual fuck happened? Co jest? Dobra, no nie wiem czemu, co się stało, ja wtedy co zaznaczyłem, bo teraz okazało się, że teraz już poszedł i idzie to wymyć, więc nie wiem, co ja kliknąłem przez przypadek. Tak szybko chciałem przejść, że nawet nie zwróciłem uwagi. Dobra, ale jest teraz karta i jest super. Dobra, czyli co? Wyczyścił kibel? Jaki czyściutki, jaki lśniący, jaki piękny, bardzo ładnie. Hooray for hygiene! Dobra, no i teraz możemy kontynuować quest Cindy. Akurat tam chyba wymagało to 2 akcje, więc chyba mam nadzieję, że dam radę zrobić, że będę w stanie upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Chyba, że ona będzie chciała... O nie. Nie jestem w stanie. O Jesus, zobaczcie, nie jestem w stanie tego zrobić. Dlaczego? Ponieważ jedną akcję wymaga mi, żeby teraz muszę akcję zrobić, żeby tutaj przylepić gumę do Cindy. Znaczy do Lily. O, shit. Trudno. Nie zrobimy tego... tej akcji z Cindy tutaj, ale za to assignment failed, ja wiem, ale za to będziemy mogli zrobić assignment ze slopem, więc chociaż to tyle zrobimy, tak? O, papa Lily. Jedziemy po tę kartę. No, z dwojga złego zawsze jest jakaś inna opcja. Tylko że najgorsze jest też to, czy w sumie... No tak, będę musiał zacząć od nowa, bo quest Cindy też będzie mi przeszkadzał w daniu janitorowi, czyli woźnemu halpasa, nie? Także tu wszystko, jednak tych akcji jest bardzo mało, ale sami widzicie, że... I mamy. Jej! Mamy kolejną kartę. I niby wszystko jest fajnie tu wymyślone, ale wszystko jest tak napięte, że tych akcji zawsze jest za mało w sumie. Na show and tell chyba jeszcze nigdy nie pokazywałem jojo. Jojo? Chłopie, uwielbiam jojo. Okej, moglibyśmy się razem spędzać czas, jeśli byś jedno z takich mi dał. Jakbyś mi takie dał. To świetnie, Jerome. Wszyscy wiemy, że nie będziesz z nikim przyjacielem, jeśli nie będą dla ciebie za bardzo fajni, tak? Kto następny? No tak, tylko fajnych kumpli ma Jerome, bo w końcu jest synem Dirka, nie? Dobra, mamy dwie kolejne karty i to dwie fioletowe, bardzo nice. Czyli teraz jeszcze została nam cały czas dacie... Znaczy ja bym chciał przejść przez cały znowu quest Cindy, tylko oczywiście zamiast wrzucać na jej głowę wiadra z pomyjami krwistymi, chcę jej dać notatkę. Uneaten Cake i Eye of the Buttholder. Tak jest. Nigdy nie jesteśmy w stanie przekroczyć $10, widzę tutaj. No dobra, to teraz zobaczmy, jak te karty wyglądają. Czyli mamy tutaj The art of this card is just a zoomed in picture of the back of a cat. Przepraszam, czyli tyłek kota po prostu, buttholder. Looks like your mom didn't show up at the party. Uuu. Ale pojazd. Dobra, jeszcze trzy karty nam brak. Idziemy zrobić znowu questa dla Lily. Dla Cindy. No i jesteśmy teraz tutaj i zamiast brać oczywiście tego wiadra, bierzemy Take the Note. Tak jest. Ale nie umiem czytać, ponieważ jestem w przedszkolu. Tak, dobra. I teraz mamy tę notatkę. I teraz pokażemy jej na przerwie notatkę. A nie walniemy, kurczę, z wiadra, tak? Co ciekawe, zobaczcie, że mam w planerze zaznaczone, że find something gross in the janitor's closet jest failed, ale za to mam notatkę. Więc pytanie brzmi, czy to nie spowoduje... Udało mi się zdobyć ten oto papierek. Głupia notatka? Ja nie umiem nawet czytać. Lepiej znać kogoś, kto może umie to przeczytać. Who can read this? Who won't get us into trouble? Okej, no tak, kto jeszcze nie wpędzie nas w kłopoty. I niech to będzie tego warte. I nie waż się pokazywać tej nauczycielce. Będziemy mieli z tego kłopoty, jeżeli pokażemy. No, wiecie co? No można sprawdzić. Można sprawdzić. Jestem w ogóle ciekaw, co się stanie, więc zobaczmy na początku, co się stanie, jeżeli... Aha, nawet nie mam opcji pokazania nauczycielce, no to nie sprawdzimy, co jest. Co się stanie? Czy umiesz przeczytać tę notatkę? Oczywiście, że umiem czytać. Okej, czyli co? Za dolara przeczytasz wszystko, proszę bardzo. No dobra, zobaczmy. To jest jakaś receptura na coś. O, to jest przepis, to jest tylko przepis na te dziwne ciasteczka. O mój Boże! Używał do tego biskita, czyli tego psa. Naprawdę użył psa Cindy jako składnika. To jest pochrzanione. Mam nadzieję, że nikt tego nie jadł. Byłoby to paskudne. No, mam nadzieję. I co by się stało, gdyby... O ja, a gdybyśmy dali w tym momencie, dając kartkę, nakarmili wcześniej Cindy tym właśnie oto ciastkiem. Oło! Myślę, że to nie zaliczylibyśmy tego questu, więc chyba dobrze, że tego nie zrobiłem. Tymczasem Cindy... To jest przepis na ciastka. Nie mogę uwierzyć, że cała ta akcja z kradzeniem klucza doprowadziła cię do tego, że przyniosłeś mi jakąś głupi przepis, ale twój pies był składnikiem. Co? Twój pies był składnikiem. Och, ten stary paskudny jest już tak bardzo martwy. Gdzie on jest? Zabiję go, naprawdę? Woźny! Co się dzieje, mała dziewczynko? Jak może ci woźny pomóc? Zabiłaś mojego psa! Jakiej był rasy? To mięso jest całkiem smaczne. Zabiję cię moimi nagimi rękoma? Chodź tu. Wow, jesteś szybsza niż myślałem. Au, przestań, okej, rozumiem. Poskładam twojego psa do kupy raz jeszcze. Mój mop! Potrzebuję go! Moje ucho! Odgryzłaś mi ucho! To nie wszystko, co... To nie jest to wszystko... To nie wszystko, co dzisiaj stracisz. Aaaa! Ciekawe, co mu odgryzła. Oj, te dźwięki. O kurde, odgryzła mu głowę. Ta gra jest poryta, ale jest w pewnym sensie naprawdę ciekawa. Nie spodziewałem się, że dowiem się, co dzisiaj stało się z moim psem. Przepraszam, że musiałem cię w to wpędzić. Przekroczyłeś moje... Znaczy, przerosłeś... Twój uczynek przerósł moje oczekiwania. Ty w ogóle jesteś... No właśnie, jako chłopak jesteś w ogóle super, ekstra. To było całkiem pochrzanione, wiem. Ale wynagrodzi to, proszę. Weź ten kwiatek, jest taki jak my. Taki jak ja, dziękuję. Mogę ci... A widzicie, to jest też sposób na zdobycie kwiatka. Ha, interesujące. I can tell you... A, właśnie, widzę po twoich oczach, że czegoś więcej byś chciał, otrzymać. Tu jest bardzo specjalna karta Monster Mona. No i jest, jesteś najlepszym chłopakiem, jakiego kiedykolwiek miałam. Dzięki. Proszę bardzo, i mamy to. Ten fucking tornado, czy coś to tam. To była fajna przerwa. Zobaczymy się na show and tell. Na pewno masz coś teraz dobrego do pokazania. No pewnie. O Jezu. O Jezus. Ale wiecie co, najgorsze jest to, że jak pokażę kwiatka, kiedy jest Bugs. Mam nadzieję, że będę mógł nie pokazać kwiatka. I Cindy mnie nie odgryzie jednak. Jest mop. O, możemy wziąć mopa, proszę bardzo. Apparently it's not very effective at warning of angry girls. Nie jest zbyt efektywny przeciwko złym dziewczynkom. Weźmy tego mopa. Pierwszy raz mam mopa w ręku. A mogę sprzedać tego mopa od razu? Nie, nie mogę już teraz. Assignment complete. Okej, super, teraz się zaliczyło? To ciekawe. O, to tu widzicie, coś jest... Aha! Wow, zobaczcie jaki bug! Put Cindy's gum in Lily's hair during morning time. Patrzcie, co my tu generujemy, jakie błędy. Assignment complete. W ogóle, co tu się dzieje? Patrzcie, jakiego buga znaleźliśmy w grze. Nieźle. No dobra, ale teraz pytanie brzmi. Czy ja jestem w stanie przeżyć to? Bo nie będę chciał pokazywać. O matko boska, co przyniosłem? Przyniosłem mopa. A, to jest mop woźnego. Prawdziwa ikona naszej szkoły. Tyle bałaganu wyczyścił. Zabił tyle dzieci. O Jezu, że to przez generację trwało, tak? O, to, aha, że ten mop przechodził, że kiedyś należał do Napoleona. Jakie fascynujące. To bardzo dobry... Przedmiot do pokazania na Shuantel. Kto następny? Dobrze, że Cindy się nie rzuciła na nas, że nie pokazaliśmy jej kwiatka. Ale ona cały czas jest z tą głową woźnego, stoi na Shuantel. I ten jej wzrok. O! Ale czekaj. Jak możesz? Co zrobiłem? Naprawdę? Nie, czyli co? Czyli co nie pokazałem? Mój kwiatek. Dobra, czyli skończyliśmy ze sobą, ale dobrze, przeżyliśmy to, bo nie wiadomo, co ona by odwaliła. O, fucka tornado i tak zdobyliśmy. W ogóle wyczyściła jej twarz już z krwi, jak tam widzieliśmy. No, miałem $7 jeszcze zebranych, nie, $10 zebrałem, czyli maksa, jakiego się dało. Dobra, mamy o fucka tornado, świetnie. It has been said that people being sucked into in are compelled to say its name. Okej, że wszyscy, którzy zostali wessani przez to tornado, wykrzykiwali imię. Znaczy nazwę tego. No dobra, to teraz trzeba dać woźnemu halpas. Taki jest quest. Ale wiecie co? Ja mam napisane, że tylko jeszcze woźny i halpas. Ja muszę przejrzeć i sprawdzić, jakie ja karty jeszcze nie mam, bo coś pominąłem. Dobra, doszedłem do tego w końcu. Okazuje się, że to, co ja wiedziałem, że jest karta i odkryłem, po prostu z jedną nie doszedłem do końca. Gdzieś musiało mi to umknąć podczas ogrywania. Nie mam karty, która nazywa się... Już wam mówię, to jest od Spiky Flimflam. If you tell him you were fighting with Billy over Monster Mon cards. Tego nie zrobiłem, znaczy widocznie nie zaciągnąłem tej karty. Ona powinna być w takim wypadku fioletowa. Takiej, której jeszcze nie mamy, więc musimy zdobyć jeszcze od dyrektora i musimy dać halpas woźnemu. Wydaje mi się, że to wszystko uda mi się zdobyć przy jednym przebiegu. Dobra, trafiłem do dyrektora. No i teraz tak, muszę poprowadzić tak ten dialog. Sobie bauryt. No i oczywiście, że musiałem to skopsać. Muszę tak poprowadzić jeszcze raz ten dialog, żeby okazało się, że mi da kartę, tak? Dobra, mamy to. No i tego właśnie brakowało mi, tak? Tej karty mi brakowało po akcji z dyrektorem, bo widocznie musiało być tak, że ja po prostu uznałem, że wezmę ją później, ponieważ pewnie coś mi, bo chodziło o to, że musiał tu zdobyć pigułki, chyba coś takiego było i zapomniałem o tej karcie, widzicie, dlatego robię dodatek. Jest ważne, bo potem miałem to gdzieś zakodowane w głowie, że przecież to zdobyłem, bo wiem jak to zdobyć, ale nie miałem tego rzeczywiście u siebie. I potem trzeba było przejrzeć wszystkie 23 karty, żeby sprawdzić, której nie ma się i jeszcze porównać to z nazwami, o Matko Boska, i mam już 43 minuty na liczniku, tak, bo nie robię notatek za bardzo tutaj, ale no już wiem, że przy dwójce będziemy robić. Więc tak, teraz oczywiście chciałbym pójść, zdobyć Hall Pass standardowo i teraz poprowadzić tak dialog z janitorem, żeby dał mi tę kartę. Mam nadzieję, że to się da zrobić. No dobra, i teraz prowadzimy dialog z woźnym. I teraz tak. Those bags. It's bleeding. My anus is bleeding. Nie wiem, czy kojarzycie to? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to nie szukajcie tego w internetach. Posrana animacja. Ale pasuje w ogóle do klimatu tej gry. No dobra, czyli tak. Sounds riveting. To doprowadziliśmy do tego wcześniej. Znaczy, no ogólnie tak, doprowadziliśmy. Jestem bardzo ciekawy. Ale czy to fajnie, że trzymać to? Okej. Okay. Nickel won't carried. I teraz... No tak, jeszcze w ogóle tej czekolady nigdy nie zdobyliśmy w tej grze. Kurczę, nigdy jeszcze nie mieliśmy czekolady. Okej. Okay. Applegate is expecting me back. I proszę bardzo, mam Hall Pass. Hehehe. Myślisz, że jesteś taki sprytny? Nie zdobyłeś tego pasa od Applegate. Nie. To tylko... Te przejściówki tylko od bossa możesz zdobyć. Masz to od chłopaka... tego. Nie. O, kłamca. Wiesz, co się dzieje z kłamcami w szkole, co? O nie. No dobra, okej. Czyli innymi słowy, nie powinienem był go okłamywać. Bo myślałem, że powiem, że nie, że mam bezpośrednio od dyrektora. Czyli widzicie, taki jest sposób również na zginięcie, na dednięcie. Więc jeszcze raz. No dobra, i teraz odpowiadamy, że dostaliśmy od chłopaka dyrektora. Tak, wiedziałem. Mówiąc o tym małym diable... Zabrałem mu laser dzisiejszego poranka. Powiedz mi, czy to wszystko o to chodzi? Czy chcesz po prostu odebrać jego laser? Kurczę, a jeżeli powiem, że tak? Nie dbam o to. Chciałem po prostu dostać przepustkę. Hehe, mądry dzieciak, wiesz co? Lubię cię. Możesz wziąć tę głupią kartę, którą zabrałem od grubego dzieciaka. Dzięki. No, i teraz możemy skedadlu. Czyli, a co by się... Jestem ciekaw, co by się stało, gdybym powiedział, że jasne, tak, chciałbym dostać laser. No nie chcę mi się już tego sprawdzać, bo to znowu jest kupa przeklikiwania, ale ogólnie to jest też ciekawa opcja. Może by nam dał ten laser, albo dałby nam... Może dałby nam na przykład w tym momencie klucz i moglibyśmy po ten laser pójść, może to jest kolejny sposób na zaliczenie tego questa. Albo na przykład okazałoby się, że jednak mimo wszystko nie, dostalibyśmy po prostu w głowę i tyle. Także moi drodzy, to wygląda na to, że my mamy obie karty. I w tym momencie mogę po prostu przelecieć już na szybko do końca dnia. I mamy jedyne dwie karty, których nam brakowało, żeby zakończyć zbiórkę i zobaczymy, co się teraz stanie. Dzień skończony, mamy dwie nowe Monster Mon kardy, czyli Spiky Flimflam i Man with Long Arm. Człowiek z długim ramieniem. No dobra. Dzień 30, a raczej 30 poniedziałek i mamy wszystkie karty i patrzcie, coś tu się odblokowało. Wow. A freak accident gave his arm incredible length, but took it from somewhere else. Okej, i mamy co jeszcze? Spiky Flimflam. Its flim is far sharper than its flam. Oh yes. Jego flim jest ostrzejsze niż flam. Okej. Ale spójrzcie, co my tu mamy. To jest cały... I mam cały zbiór wszystkich kart. Chcę wziąć te karty ze sobą. O! Wszystkie karty ze sobą jako specjalny przedmiot. No dobra, i teraz pytanie, kto będzie chciał zobaczyć mój zbiór kart? Myślę, że będziemy to po prostu testować. Nie. Oczywiście, że chcę wziąć jeszcze $3 na wypadek, gdyby była kasa potrzebna jeszcze do czegoś. I zobaczymy, do czego to doprowadzi, moi drodzy. W końcu zobaczymy, co nam da znajomość i posiadanie wszystkich kart. Czy ktoś będzie zainteresowany tym, że mamy wszystkie karty? Nie wiem, czy akurat Bax zainteresowany. Tak, okej. Like what? Dobra, czyli tu... No way. Dobra, czyli nie szukam na razie kogoś, kto jest zainteresowany tymi kartami. Może chcesz kupić ode mnie? Nic, nie chcesz kupić, okej. Dobra. Nikt nie chce ode mnie kupić kart, mam fajne karty, halo. No jestem fajny, mam cały zestaw kart. No dobra, ale musimy sobie... Przypomniałem sobie jedną rzecz. Pamiętacie, że w jaskini Nuggeta była taka informacja o tych kartach. Była taka tabliczka i tam było napisane coś o tych kartach, więc może to tam trzeba zajrzeć. Więc wygląda na to, że będziemy musieli wykonać jeszcze raz cały quest Nuggeta. To oznacza, że nie, muszę powtórzyć cały dzień, bo muszę wziąć kwiatka dla Nuggeta. Jeszcze raz zrobić cały quest Nuggeta, o matko boska, wylądować w... Znaczy są dwie opcje do wylądowania tam na dole u Nuggeta. Ale możemy po prostu zrobić cały quest dla Nuggeta, bo ja wiem jak to ogarnąć, więc wiem, że to akurat pójdzie mi wtedy szybko. Więc muszę wziąć na pewno to, muszę wziąć karty i muszę wziąć $3, żeby mieć jakąkolwiek kasę, wziąć też kwiatka, bo wiadomo, że to uruchomi questa dla Nuggeta. I spotkamy się w Nugget Cave. Moi drodzy, udało się zrobić wszystko, co trzeba było. Mamy 5 nuggetów friendshipa, tak, że tak nazwę po polsku, i wchodzimy do środka. I mamy wszystkie karty. No i teraz zobaczymy, co się tu wydarzy. Mamy wszystkie karty, tak? Tu był ten napis. Ach, jest, the mysterious sign of... Let he who brings 25 talismans release the greatest of all evils upon the world. I mamy to. Prezentuje talizmany. Masz wszystkie 25 talizmanów? To niebywałe. Dlaczego zadrżała ziemia? Nie zwracamy na to uwagi. Nugget i jego przyjaciel muszą uciekać w górę? W sensie wznieść się? Nugget i jego przyjaciel muszą zobaczyć, co się stanie. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że mamy 25 kart, a w sumie między czaszkami leży jedna z kart. A ja pokazuję, że mam pełen zestaw. Dlatego tutaj, moim zdaniem, tutaj nie powinna leżeć karta, bo to trochę robi taki, bym powiedział, nie do końca odpowiedni... znaczy, to psuje trochę, tak? Liniować. O kurczę! Wow! Co się tu dzieje? Niebo stało się czerwone. To się naprawdę dzieje? Myślałem, że to przez pigułki. Hej, czemu wyjąłeś broń? Bo niebo zmieniło się na kolor czerwony. To może być jakiś stan podwyższonej gotowości. Co musimy zrobić? Strzelać w niebo? Pani Applegate? Miss Applegate, I don't feel so good. Znaczy nie, to nie jest I don't feel so good. To nie mogło, bo gra była stworzona przed Avengersami. Ale ogólnie mi się skojarzyło, wiadomo z czym. Wy też pewnie skojarzyliście fakt. Can I go to den... Czy mogę iść do pielęgniarki? O mój Boże! Myślę, że czerwone niebo odpowiada na moje modlitwy. Następny Monty. Hej, co jest grane? Nic nie zrobi... Oh yeah, a teraz Jerome! Co? Nie! Tato, zatrzymaj ją! Nie myślę, że może cokolwiek mieć... Nie sądzę, żebym miała cokolwiek do gadania. O! Wow! Myślałem, że to będę ja, więc co teraz? Wszyscy zginiemy? Tak na to wygląda. Czy all the child kidnapping and pill dealing and for what? All of the apocalypse to come and raid... Porywałem dzieci, prawda, robiłem deale, handlowałem tymi pigułkami i co? Apokalipsa wszystko to zrujnuje. O czym ty mówisz? Powiem ci, kiedy będziesz starszy. No cóż... well, actually I won't considering the situation. W sumie nie będziesz starszy na coś... O Jezu. O, pan Czyścioch. No cóż, panie Czyściochu, myślę, że to jest już nasz koniec. Bóg wie, że nie chciałbym i tak sprzątać tego bałaganu. O kurcze. I koniec? Stało się. Zabiłeś wszystkich. Nugget nic takiego nie zrobił. Nugget i przyjaciel Nuggeta wciąż żyją. I co teraz? Teraz? Nugget nie może się już uczyć w szkole, więc wygląda na to, że musi podróżować do następnej szkoły. O czym ty mówisz? Następna szkoła! Musimy iść do następnej szkoły i musimy zrobić to jeszcze raz wszystko od początku. Tylko, że bardziej. Zrobić jeszcze raz co? Kindergarten! Haha! Łamanie czwartej ściany! Tak! Nugget musi zrobić Kindergarten raz jeszcze w nowej szkole. Kindergarten 2! Idę do domu. Nugget docenia to, ale przyjaciel Nuggeta też będzie musiał zmienić szkoły. Nugget niebawem cię tutaj zobaczy. Do zobaczenia, Nugget. Wow, jakie piękne odniesienie do... I wiemy, dlaczego dwójka powstaje. Czyli jesteśmy pewni, że w dwójce pojawi się Nugget na bank. Dziwne by było, gdyby twórca nie przeniósł najbardziej ikonicznej postaci swojej gry do dwójki. Nugget chciałby podziękować za dołączenie do Kindergarten. Nie ma za co. Do zobaczenia. Finish the game. O kurczę. Ej, coś się zabił? Dzięki za granie. Wow, i to jest prawdziwy finał w takim wypadku. Wtorek! Dostałem też achievement World Ender. Żartowałem. Jest nieskończenie poniedziałek. Okej. No i moi drodzy, tym optymistycznym akcentem naprawdę kończymy Kindergarten 1. Bardzo fajnie, podoba mi się to nawiązanie do dwójki. Tylko teraz tak, czy to nawiązanie było od samego początku? Czy ono zawsze było tutaj obecne? W sensie, że od początku jak twórca stworzył jedynkę, to już przygotował questa pod dwójkę? On już planował zrobić drugą część, na przykład dorzucił to w jakimś update'cie. Tego nie wiem, no bo nagrywam tam 2 lata po premierze, tak? Możecie mi dać znać, jak to wyglądało faktycznie. Czy od samego początku już było to aktywne i on od początku planował dwójkę, czy jednak nie? A tymczasem czas grę podsumować, moi drodzy. To była bardzo fajna przygoda. No kurczę, to jest dobra gra. To jest gra, gdzie naprawdę my tutaj zastanawiamy się nad AAA-ami, że decyzje podejmujemy, te decyzje mają znaczenie. Kurczę, ta gra jest przykładem gry, która bazuje na akcjach, reakcjach i konsekwencjach. Właśnie w tej grze mamy piękną mechanikę właśnie tego, dokonujemy pewnej decyzji i potem musimy liczyć się z konsekwencjami. Kurczę, ja na bazie tego, wiecie dlaczego ta gra tak blisko, wydaje mi się taka bliska moim niektórym założeniom, ponieważ Abstracton, dwójka, którego cały czas piszę, czyli druga księga tej gry tekstowej, która cały czas jest w produkcji, też bazuje w pewnym sensie na mechanikach zawartych w Kindergarten. I to jest ciekawe i fascynujące. Nie chcę wam nic zdradzać, bo to będą zbyt duże spoilery, ale teasuję was, że konsekwencje czynów w tej grze, którą też sam piszę, też będą miały znaczenie, ale skupmy się tutaj bardziej na tej grze. Podobał mi się zamysł, już teraz doszedłem do tego dzięki wam, że rzeczywiście grafikę tworzył twórca Magicide i Roguelands, ale programuje ten drugi gość. I przepraszam, nie pamiętam nazwisk i imion, wybaczcie mi, ale to jest gość odpowiedzialny za programowanie i tworzenie całej fabuły i tak dalej, ale grafikę robi mu gość od Magicide i od Roguelands, tak? Więc tak to wygląda technicznie, bardzo mi się to podobało i graficznie jest odpowiednio, to trzyma się kupy, tak? Mimo, że jest pikseloza, fajnie się w to grało, zdarzały się błędy. Według mnie jedynym mankamentem tej gry, jaki jest, to fajnie by było, gdyby była opcja przyspieszenia tych tekstów jeszcze bardziej, bo to przeklikiwanie można było zrobić szybciej. Można byłoby na przykład zrobić skip, kliknąć i zaraz pojawiałyby się te animacje, bez animacji pojawiałyby się opcje dialogowe. Wtedy można by naprawdę szybko przelatywać przez te kwestie, ale gra taka sama w sobie nie jest jakaś mega długa, żeby to się okropnie dłużyło. Zbieranie tych kart też było ciekawym doświadczeniem. Moim zdaniem to, że dostaliśmy wszystkie hinty po przejściu gry jest bardzo dobrym ruchem, bo też mogło to nam pomóc trochę, jakbyśmy się zacięli. Więc teoretycznie, no z waszą pomocą też troszkę oczywiście, udało się zrobić wszystko bez zwracania uwagi i bez szukania gdzieś tutoriali, walkthrough, cokolwiek, co bardzo lubię, jeżeli gra rzeczywiście pozwala ci przejść i zdobyć wszystko bez sięgania po zewnętrzne źródła. Oczywiście one są fajne, jeżeli są obecne, bo czasem można znaleźć sobie fajne jakieś wskazówki, ale no mimo to bardzo mi się to podobało. Mechanika jest bardzo fajna, mówię, tego bym przyspieszył trochę te teksty jeszcze, no tu jakieś widzicie, no glitche się pojawiły, że te przedmioty mi są tak jakieś dziwnie, nie pojawiły się te tła i w ogóle mogę też zrobić sprawdzenie teraz, weryfikację plików na Steamie, zobaczyć czy faktycznie wszystko jest tak jak powinno być z plikami. Chyba achievementy mam wszystkie, zrobiliśmy grę na 100% i jak wyjdzie dwójka na pewno też będę starał się zrobić ją na 100%. Jestem ciekaw czy też będzie coś związanego z trójką. Czyli ogólnie żeśmy co, przywołali jakieś mroczne siły, które wykończyły wszystkich i zostaliśmy tylko ja i Nugget. I w ten sposób przechodzimy do części drugiej gry, która ma być na wiosnę, przypominam. Jeszcze nie znamy dokładnej daty premiery. Tak jak jeszcze raz powiem, do ustranej śmierci, bo i tak będą pytania. Oczywiście, że nagram dwójkę jeszcze raz, przypominam. i zobaczymy, co tam dalej się pojawi. Jakie pomysły na dwójkę będzie miał twórca, co pozmienia. Wiemy, że będzie na pewno ja i będzie Nugget. Będą nowe postaci, nowe questy, nowe mechaniki być może, z tego co widziałem, bo tam sam system... Widziałem na Twitterze, możecie sobie zobaczyć na Twittera twórcy, on tam wrzuca czasami jakieś screeny z Kindergarten 2 i tam można sobie podpatrzeć, co on kombinuje. Gra jest stworzona w Unity, więc widziałem też niektóre screeny z produkcji. I tak jak mówię, to jest gra, którą bardzo łatwo zreplikować, w sensie jak patrzę na to technicznie, jak ona jest zrobiona, to w sumie największym wyzwaniem tej gry jest na pewno system questów i system dialogów, żeby te wszystkie dialogi odpalały się w odpowiednim momencie. I to mnie zawsze zastanawiało, bo kiedy ja na przykład tworzyłem gry, które wymagały jakiejś bazy danych, na przykład bazy dialogów, które gdzieś tam miały jakieś flagi, triggerowały się w odpowiednim momencie, to było wyzwanie, bo trzeba było to trzymać w tablicach i sobie kombinać. Jestem ciekaw, jak on to rozwiązał, jak twórca rozwiązał to w Unity. Może wy macie jakieś ciekawe pomysły, jak można rozwiązać taki system dialogów i pamiętania co i jak w Unity. No bo to jest dla mnie też taka ciekawostka, którą bym chciał poznać, bo może kiedyś po prostu, wiecie, jak się tworzy gry, jak się uczy tworzenia gier, czy w ogóle pisania, czy czegokolwiek, przez próbowanie, przez replikowanie niektórych gier, żeby po prostu nauczyć się różnych elementów, a potem jak już nauczysz się różnych trików, zdobywasz wiedzę i jesteś w stanie stworzyć coś swojego własnego na bazie tego, co nauczyłeś się tworząc, czy replikując inne gry, więc replikowanie gier jest jak najbardziej super pomysłem, żeby sobie poćwiczyć, nie po to, żeby wrzucać potem na Steama replikę gry i sprzedawać, nie, po to, żeby właśnie prywatnie w swoich czterech ścianach sobie poćwiczyć programowanie, pisanie, kombinowanie, wymyślanie, rysowanie i tak dalej, łączenie wszystkiego w całość. Mam nadzieję, że jak już w końcu uwolnię się ze tych wszystkich swoich wiszących projektów, skończę Abstracton, skończę też Violent Greaves, nad którym ostatnio też siedzę, żeby go dopiąć, ale to w sumie nieistotne dla was na razie, to mam nadzieję, że pomijając jeszcze inne projekty, nad którymi siedzę, uda mi się w końcu usiąść i coś, kurczę, zrobić, bo Kindergarten jest grą, która mnie znowu zainspirowała do kolejnych fajnych mechanik, fajnych myków. Granie w gry indycze naprawdę bardzo mocno inspiruje mnie do różnych eksperymentów. Każda gra wnosi coś nowego, wnosi nowe pomysły, więc myślę, że jak w końcu kiedyś usiądę i uda mi się skompresować te wszystkie swoje myśli i pomysły, które mam w jedno, albo może w kilka projektów, myślę, że będzie fajnie, bo to jest taki mój ultimate goal, bardziej ultimate niż zdobycie tych 100 tysięcy, tak, na kanale. Tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, sorry, że trochę się wytrąciłem, ale myślę, że to będzie dla was też jakaś ciekawostka, bo podzielę się w sumie taką już prywatą, co kombinuję, co planuję i co mam zamiar robić w najbliższym czasie. I wielka piona, do zobaczyska, kiedy wyjdzie dwójeczka, oczywiście będziemy w nią ogrywać, będziemy w nią grać i będziemy ją męczyć, chociaż jak wyjdzie dwójeczka, to brzmi źle, ale w sumie idealnie też pasuje pod klimat tej gry, więc trzymajcie się i do zobaczyska, cześć!